Zacząłem u tego Jana Pawła po prostu fizyczny ból. Jak on mówi o pęknięciu chrześcijaństwa, to zawsze miał ściśniętą twarz. Znaczy naprawdę i to mnie ruszyło, że on to przeżywa. Że to nie jest tak normalny pewien fakt, tylko ten fakt jest straszny. No i to jest to, co dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii, prawda? Znaczy na mszy, prawda? Że modlę się za nimi i za ich następcami, czyli cały czas do przodu, żeby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś. Znaczy ta jedność chrześcijańska to jest świadectwo wiarygodności. Jak jesteśmy pęknięci, jesteśmy bardzo mało wiarygodni, żeby nie rzec niewiarygodni. No i to jest fakt. I to jest empiria. Czyli znaczy to, że chrześcijaństwo jest pęknięte, to jest tragedia. I musimy robić wszystko, każdy z nas, właśnie w katolickość wpisany jest ekumenizm. Robić wszystko, co się da, żeby jak najprędzej nastąpił powrót do katolickiej jedności. Natomiast właśnie to nie znaczy, że mamy to robić metodą właśnie dyplomacji. Że my wam ustąpimy z tym, a wy nam z tym i podpiszemy agreement, prawda, taki jakiś tam. Albo metodą tylko, oczywiście dobrze jest, że wypijemy czasem herbatę, ale ważniejsze na dzień właśnie jest głębsze budowanie jedności właśnie. Oczywiście po pierwsze w modlitwie, w różnych dziełach miłosierdzia. Jest takie coś, co też jest ważne. To Amerykanie nazwali właśnie ecumenism of trenches, ecumenism okopów. Że dzisiaj jak ta kultura sekularna napiera coraz mocniej, to my też bardziej odkrywamy, co nas łączy. Ile rzeczy wspólnych mamy jakoś tam, które trzeba, no chociażby rodzina. I też właśnie pamiętam, jak rozmawiałem wiele razy z Janem Pawłem, jak on mówił o prawosławiu, to on też mówił właśnie, że to nie musi być, że papież ma mieć jurysdykcję nad całym Kościołem, zjednoczonym ewentualnie, że może być tak, też było w historii, właśnie prymat w miłości, taki honorowy prymat biskupa Rzymu, że ten prymat jest ważny, prymatus, ale papatus, sposób sprawowania może być bardzo różny. I że on jest gotów rezygnować z jurysdykcji. To właśnie, to nie ma być nadrzędna władza. I on jako papież może to, że tak powiem, na piśmie gwarantować, byleby odbudować tą jedność komunii, prawda? I jedność katolicką w całym Kościele. To potrwa. No zdaje się właśnie, i być może tak musi być. No i też miłość cierpliwa jest. Ale to musimy robić. To właśnie, bo to jest zgroza, to jest rana, to jest jakaś niewierność Ewangelii po prostu. Wydawnictwo dwieryby.pl prezentuje Po co Kościół?